Witam na przeglądzie w sklepie Pepco. W dzisiejszym filmie zobaczycie rzeczy z nowej kolekcji, nowości, dekoracje i akcesoria oraz ubrania, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Niedawno w sklepie Pepco pojawiła się nowa kolekcja, którą będziecie mieli okazję zobaczyć w tym nagraniu. Przegląd zaczniemy właśnie od niej. W tej kolekcji pojawił się na przykład szklany wazon. Wazon wykonany z przeźroczystego szkła z dekoracjami w kolorze złotym ma wysokość 24,5 cm. Dominującymi kolorami w tej kolekcji jest właśnie kolor złoty. Cena wazonu to 30 zł. Następną rzeczą jest ruchome lustro na podstawce wykonane z metalu, również w kolorze złotym. Cena lustra to 25 zł, ma wysokość 28 i szerokość 20 cm. Lustro może zmieniać kąt nachylenia, całość umieszczona jest na kulistych nóżkach. Tylna część lustra ma zamszowe pokrycie. Dolna część może pełnić funkcję tacy na niewielkie przedmioty. Następną rzeczą wśród nowości w tej kolekcji jest prostokątna metalowa taca z lustrzanym dnem. Tak jak większość przedmiotów z tej serii, taca wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Cena tacy o wymiarach 34,5 i 24,5 cm to 35 zł. Zobaczmy teraz na następne nowości. Następną rzeczą wśród nowości jest ten dekoracyjny szklany talerz. Ozdobne krawędzie mają kolor złoty. Ten szklany duży talerz ma średnicę 34 cm, kosztuje 20 zł. W kolekcji Greek Feast są też takie oto nowości. Na przykład bieżnik o wymiarach 40 i 150 cm. Bieżnik w kolorach granatowym i złotym kosztuje 15 zł. Dekoracyjny bieżnik jest poliestrowy. Wśród akcesoriów są także akcesoria łazienkowe, np. ta szczotka toaletowa. Wymiary szczotki podane są powyżej cen, kosztuje 30 zł. Wśród nowych akcesoriów łazienkowych znajdziemy również kubeczki na szczotkę i pastę, a także dozowniki mydła. Ceramiczny kubeczek z nowej kolekcji ma pojemność 300 ml. Cena kubeczka to 10 zł. Do kubeczka dopasować możemy również dozownik mydła. Dozownik dostępny w tych samych wzorach co kubeczek ma pojemność 330 ml. Kosztuje tyle samo, 10 zł. To jeszcze nie wszystko, w nowej kolekcji znalazła się też świeca zapachowa. Świeca zapachowa w szklanym pojemniku z dekoracjami w kolorze złotym ma zapach puddingu. Taką pachnącą dekorację kupić możemy za 25 zł. A oto następne akcesoria w tej kolekcji. Zobaczmy najpierw na świecę w szklanym pojemniku. Sojowa świeca w szklanym pojemniku z pokrywką ma zapach róży i piwoni. Kosztuje 30 zł. A teraz zobaczmy na nowe kubeczki z tej kolekcji. Ceramiczny dekoracyjny kubeczek w kolorach białym, granatowym i złotym ma pojemność 460 ml. Kosztuje 15 zł, nie można go używać w mikrofalówce ani zmywarce. W środku jest biały. I jeszcze jedna nowość, tym razem jest to zestaw zawierający 4 łyżeczki w kolorze złotym. Zestaw łyżeczek z kolekcji Greek Feast wykonany jest ze stali nierdzewnej. Cena takiego kompletu to 20 zł. Wśród nowych akcesoriów kuchennych znajdziemy również zestaw zawierający 4 kieliszki, każdy o pojemności 500 ml. Cena kompletu to 35 zł. To jeszcze nie wszystkie nowości. Zobaczmy na następne. Nowością jest pufa oraz stolik, a także widoczna obok lampa. Lampa stołowa dostępna jest w kolorach białym oraz złotym, nie zawiera żarówki i działa na prąd. Ma wysokość 40 cm, kosztuje 100 zł. W nowej kolekcji pojawiła się też otwierana pufa ze schowkiem. Puwa obszyta czarnym materiałem w środku, dostępna jest w kolorze beżowym z dodatkami w kolorze złotym. Ma wysokość 40 cm, kosztuje 100 zł. Wykonana jest z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału. 100 zł kosztuje także stolik o wysokości 50 cm. Tak prezentuje się w całości, wykonany jest m.in. z metalu w kolorze złotym. Blat stolika w kolorze białym jest drewniany. Zobaczmy na następne akcesoria z tej kolekcji. Wśród nich jest też dywanik łazienkowy. Cena dywanika to 60 zł, ma wymiary 60 i 120 cm. Jest wzorzysty, dostępny w jednym kolorze. A teraz przejdźmy do pozostałych rzeczy, jakie kupić możemy w sklepie Pepco. Dekoracyjna ramka z tworzywa sztucznego przeznaczona jest na 4 zdjęcia o wymiarach 10 i 15 cm. Cena tej ramki to 12 zł. Są także metalowe okrągłe, dekoracyjne, niewielkie tace. Widoczna teraz o średnicy 15 cm kosztuje 7 zł. Metalowe są także dekoracyjne serwetniki, np. te. W tym sklepie Pepco ten serwetnik dostępny był w jednym kolorze i wzorze. Wymiary podane są powyżej cen, kosztuje 8 zł. A oto następna nowość. 2 szklane niewielkie wazoniki na drewnianej podstawie. Ta dekoracja kosztuje 20 zł, ma wysokość 14 cm. Szerokość drewnianej podstawy to 24 cm. Przejdźmy do pozostałych akcesoriów, wśród których zobaczycie też przecenione rzeczy. Najpierw zobaczmy może na ten dostawny stolik z drewna i metalu. Cena stolika to 70 zł, wymiary podane są na opakowaniu. Stolik kawowy jest do samodzielnego złożenia, ma wysokość 60 cm. W sklepie Pepco cały czas dostępne są też rzeczy w nowych, niższych cenach. Zobaczmy teraz niektóre z nich. Nową, niższą cenę, bo aktualnie 30 zł, ma trójpoziomowa metalowa taca na biżuterię. Wysokość tacy w kolorze złotym to 29 cm. 17 zł to nowa cena metalowego świecznika przeznaczonego na 4 świece. Mniej, bo 10 zł, kosztuje także metalowy serwetnik. Ten ceramiczny pojemnik z pokrywką aktualnie kosztuje 9 zł. Przecenionych rzeczy jest znacznie więcej. Nową, niższą cenę mają także te stołowe metalowe lampy. Widoczna po prawej stronie, działająca na baterię, aktualnie kosztuje 12 zł. 20 zł to nowa, niższa cena lampy widocznej obok. Nowością w sklepie Pepco są kubeczki w jesienne wzory. Ten kubeczek ozdobiony kolorowymi jesiennymi liśćmi jest biały w środku. Ma pojemność 320 ml, kosztuje 6 zł. Nadaje się do mikrofalówki i zmywarki. Wśród nowych ceramicznych kubeczków jest także ten. Na tym kubeczku widać kwiaty w dominującym kolorze różowym i fioletowym. Tak jak poprzedni, ma pojemność 320 ml, kosztuje 6 zł. W niektórych sklepach Pepco kupić możemy jeszcze takie właśnie sztuczne kwiaty. Zobaczmy teraz każdą z tych dekoracji. Ta sztuczna roślina ma całkowitą wysokość 45 cm. Ozdoba kosztuje 30 zł. Jest też i taka roślinna dekoracja. Ma całkowitą wysokość 38 cm, kosztuje 25 zł. Zobaczmy też na kwiat w ceramicznej doniczce, widoczny po lewej stronie. Tak jak poprzedni, kosztuje 25 zł, ma wysokość 38 cm. Przejdźmy teraz może do nowości wśród ubrań. 45 zł to cena damskich trampek dostępnych w rozmiarach od 36 do 41. Zobaczmy teraz na tą damską bluzkę z krótkim rękawem oraz widoczny po prawej stronie sweter. Bluzka w rozmiarach od S do 3XL kosztuje 25 zł. Wykonana jest w większości z poliestru oraz elastanu. Tak wygląda z przodu, tak natomiast wygląda z tyłu. Ma luźny fason oraz krótkie rękawy. Sweter widoczny po prawej stronie dostępny jest w kilku kolorach, tutaj akurat w takim. Dostępny w rozmiarach od S do L, kosztuje 35 zł. Zapinany jest na guziki, materiał, z którego jest wykonany, to akryl. Tą bawełnianą damską bluzkę również znajdziemy w kilku kolorach. Dostępna w rozmiarach od S do 3XL, kosztuje 20 zł. Te damskie bluzki z krótkim rękawem to następna nowość w sklepie Pepco. Widoczną teraz znajdziemy w rozmiarach od S do 3XL. Cena bluzki to 20 zł. Jest w 100% bawełniana. Bawełniana jest też damska bluzka widoczna po prawej stronie. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.